Po raz drugi wracamy dzisiaj do fińskiego Kontiolahti na Mistrzostwa Świata w biatlonie. Przed nami jakże bardzo wyczekiwany bieg pościgowy pań, w którym zobaczymy trzy reprezentantki Polski, w tym wicemistrzynię świata w sprincie Weronikę Nowakowską-Ziemniak. Witają Państwa. Sebastian Krystek. I Marcin Muras. A to mistrzyni świata w sprincie, która już za chwilę rozpocznie bieg pościgowy. To jeszcze nasze typowanie. Zastanawiałeś się, na którą Polkę postawić, bo powiedziałeś wczoraj, że będziesz stawiał na Polkę. Czy się już zdecydowałeś? Stawiam na Krysię Guzik. Stawiasz na Krysię Guzik, a ja przekornie postawię na Laurę Dahlmeier. Ostatnio te zawodniczki, na które stawiam, nie wygrywają, to może dzisiaj tak będzie i wygra któraś z Polek. Wystartowała Marie Dorin Aberth, a teraz Weronika Nowakowska-Ziemniak. Trasa bardzo trudna, szczególnie, że na końcu każdej rundy jest ta ściana, morderczy podbieg. Jako pierwsza zacznie Francuzka. Dobre warunki na strzelnicy, nie wie zbyt mocno i wykorzystuje to Dorin Aberth, ale Weronika też zaczęła dobrze. Brawo, brawo Weronika! Dobrze, 5 na 5. O to właśnie chodziło. Dobrze, spokojnie zacząć. To teraz goniące rywalki muszą się martwić. Tak, ale kciuków nie... Semerenko już pudłuje. Kciuków nie przestajemy trzymać. Teraz strzelają guziki i dwa gwizdo. Pudła Semerenko. Semerenko odpada na razie z czołówki. Trzy pudła Semerenko. Dahlmeier bezbłędna. Nie, też myli się Dahlmeier. No, to jest dobra sytuacja dla nas. To jest szansa dla Krystyny Guzik i Magdaleny Gwizdoń, aby wyjść na trzecie miejsce. Guzik na razie dwa. Ale jest pudło niestety. Ale spokojnie, to tylko jedno pudło. Niestety dwa pudła Krystyny Guzik. Magda jak zwykle strzela wolniej, ale niestety też jest już pudło. I Francuzka i Polka biegną tym samym tempem. 10,3 po wybiegnięciu ze strzelnicy, teraz 10,4. Aż forma do Dorin Aberth. Brawo dla Francuzki. Cóż za forma. 10 na 10. No to teraz Weronika. Niestety pierwsze pudło. Ale jedno pudło, nie ma tragedii. Ma dużą przewagę i szybko strzela. A to najważniejsze, powinna wybiec druga na trasie, bo Dahlmeier jeszcze nie rozpoczęła swojego strzelania. Natomiast przewaga Dorin Aberth nad całą stawką będzie już gigantyczna. Realizator się pomylił, zamiast pokazać polskiego trenera, pokazał trenera Słowenek. W dalszym ciągu na drugim miejscu Weronika Nowakowska-Ziemniak. 10 miejsce Magdy Gwizdoń, 11 Krysia Guzik, ale dobrze, że dwie nasze pozostałe reprezentantki wróciły teraz do tego bezbłędnego strzelania. No i oby do tego bezbłędnego strzelania wróciła też Weronika Nowakowska-Ziemniak. Teraz pozostały dwa strzelania w pozycji stojącej. Jedno jest pewne, nie ma już na tych mistrzostwach bezbłędnej zawodniczki. No teraz, gdyby Weronika Nowakowska-Ziemniak strzelała bezbłędnie, to ma szansę zrównać się z Francuzką. Tak jest. No i będziemy trzymać kciuki. Jest już Weronika. Z pewnością rzuciła okiem na strzelanie Francuzki. Chyba, że tak jak trener personalny radził, z którym Weronika pracuje, skoncentrować się na własnym strzelaniu, na trafianiu do celu. Zaczęła dobrze. 2 na 2. Niestety. Jedno. Niestety dwa pudła. Źle. Teraz Dahlmeier. Dorin Aberth będzie pierwsza. Wybiegła już na tras. A Dahlmeier 4 na 4. 5 na 5 Dahlmeier. No te 92% się potwierdziły. Będzie druga Dahlmeier. Możemy powiedzieć, Dorin Aberth wygrywa. Wybiega teraz jako pierwsza i żadna z zawodniczek już jej nie dogoni. A tu Weronika Nowakowska-Ziemniak i Ekaterina Szumiłowa. Karabin, karabin, ramię w ramię. No i jest też już Daria Domraczewa niestety. Ale bardzo zmęczona Białorusinka. Odetchnęła głęboko. Zaczęła Szumiłowa od celnego strzału. Nowakowska-Ziemniak też. 2 na 2.
Szybciej strzela Szumiłowa. 3-3. Ale nie może się spieszyć Weronika, żeby było celny strzał. To jest najważniejsze teraz. Trafiła Weronika! Biegnij! Teraz trzeba gonić Rosjankę, nadrobić tą stratę. Będzie kilka sekund Dobra, straty. Dobra, trzeba podwuje. Wiler podwuje. To dobrze. No i tylko czy Weronika ma siły, żeby dogonić teraz Szumiłową? Ma 5 sekund straty. Te 5 sekund musi nadrobić. Jeszcze wsadzić nogę przed Rosjankę na samej linii mety. Sołkalowa ruszyła, ale to już będzie większa strata. Guzik 4-4. 5-5. Będzie, powinno być miejsce w pierwszej dziesiątce także dla Krysi. A to zobaczmy, Weronika... Oj, Szumiłowa podnęła się! Weronika teraz ma szansę odjechać! Z pewnością odjechała teraz Rosjance. Wszystko na to wskazuje, mamy brąz. Pamiętam. Tam wtedy zderzenie Zajcewej i Flatland. Niewiarygodne, jaka przewaga jest teraz Weroniki. Oby to wytrzymała. Wytrzyma z pewnością. Wytrzyma to. Wie, że rywalka jest z tyłu, Szumiłowa ruszyła w szaleńczy. Tutaj trener Panitkin biegnie, podpowiada jeszcze, dopinguje Weronikę. Oby wytrzymała. Jeszcze będzie ten jeden morderczy pośbieg, ten, na którym teraz jest Dorema Bert. Jeśli to wytrzyma, będziemy mieli kolejny medal, mistrzostw świata. I drugi dla Weroniki. Wytrzyma to Weronika, jestem pewien. Było widać, że jest jeszcze świeża, ma jeszcze sporo sił. No i też no, musi wykorzystać tą jest szansę. Jest już na tym podbiegu Weronika, która goni teraz Dallmayr. Dallmayr jakby troszkę słabła. No Dallmayr zdecydowanie wygląda gorzej w biegu niż Weronika. Mocno skrzywiona. Widzimy przewagę Weroniki nad Szumiłową. A to już jest ostatni podbieg. Później już jest tylko płasko. Później zostało już tylko 700 metrów. No Rosjanka widzimy też teraz mocno pracuje, ale ta strata jest duża. Powinna Weronika to zaraz utrzymać. Zobaczymy, ile będzie tej straty. 39 traci Weronika. To będzie około 10 sekund straty. A to jest wystarczająca przewaga Weroniki. Tak jest, to jest 12 sekund i 700 metrów do mety. Nie powinna tego zaprzepaścić. Tym bardziej, że Szumiłowa to nie jest Domraczewa, to nie jest Kajsa Makarainen. To jest tylko Jekaterina Szumiłowa. A tu Dorema Bert już tutaj odbiera flagę. Cieszy się Francuska. Wielkie gratulacje dla świeżo upieczonej mamy, bo przed pół rokiem urodziła dziecko, a teraz zostaje dwukrotną mistrzynią świata. No i to jest ta ostatnia prosta. Weronika mówiła wczoraj, że gdy na nią wybiegła, dostała bardzo mocny podmuch wiatru, co ją zastopowało. Czuło, jakby odbijała się kikami, ale stała w miejscu. I zaraz zobaczymy Laurę Dallmayr zapewne, srebrną medalistkę mistrzostw świata. Za nią Weronika Nowakowska-Ziemniak z drugim medalem mistrzostw świata. Wielki sukces Polki do tej pory. Jeszcze się nie zdarzało, żeby nasza jedna zawodniczka czy dany zawodnik na jednych mistrzostwach zdobywał dwa medale. Laura Dallmayr zadowolona. No i teraz czekamy, kto się wyłoni za tego zakrętu. Oby to był biało-czerwono-czarny kombinezon Weroniki. Miała dużo szczęścia Polka. Potknęła się Szumiłowa, zaliczyła upadek. Ale już wtedy biegły Zobaczmy razem. Zobaczmy Weronika Nowakowska-Ziemniak. Drugi medal mistrzostw świata. Brązowy tym razem, ale jest bardzo szczęśliwa. Myślę, że dzisiaj też powie, że czuje się jak mistrzyni świata. A myślę, że tym dzisiejszym biegiem udowodniła to, że już należy do światowej czołówki. No, ktoś wczoraj mógł powiedzieć jeszcze Fuchs, pierwszy raz na podium w karierze. Ale dzisiaj jest drugi raz na podium. Ma drugi medal mistrzostw świata. Nikt już nie powie, że to był jakiś przypadek. Teraz Weronika Nowakowska-Ziemniak, brązowa medalistka mistrzostw świata. Do srebra w sprincie dokłada brąz w biegu na dochodzenie. Brawo, Weronika. No i ponownie jest marsylianka dla Dorema Bert. A Polka przyjmuje kwiat od prezydenta Międzynarodowej Unii Biatlonu. Ciekawe, jak pogratulował jej Norweg. Bardzo szczęśliwa, widzimy. Pewnie też bardzo wzruszona. Przechodzi do historii polskiego sportu Weronika Nowakowska-Ziemniak, ale też do historii światowego biatlonu. Dwukrotna medalistka mistrzostw świata. Trzy piękne uśmiechy.